Dzisiaj przedstawię Ci 6 punktów, co robić, żeby zbudować szczęśliwy i długotrwały związek i 7 rzeczy, których należy się wystrzegać. Jeśli jesteś w związku, to możesz po obejrzeniu wysłać film do swojego partnera. Jeśli miałby być wybrany jeden punkt, który jest najważniejszy, to właśnie byłaby to przyjaźń. Największy odsetek zadowolenia ze wspólnego życia występuje u osób uważających partnera za bratnią duszę i najlepszego przyjaciela. Podobnie jest z życiem seksualnym. W tej samej grupie znajduje się największy odsetek osób zadowolonych ze swojego życia seksualnego. Nic dziwnego, bo z przyjacielem łączy większa zażyłość, troskliwość i życzliwość. Kiedy w relacji przeminie etap motylków w brzuchu i dużego popędu seksualnego, może się okazać, że my nawet nie lubimy tej osoby, że nie mamy o czym z nią rozmawiać, że jest głupia lub nudna wręcz. Takie wrażenie możemy odnieść. Natomiast, gdy jesteśmy z kimś przyjacielem, to nie jesteśmy uzależnieni od intymności i namiętności. Mamy większą łatwość w czystej komunikacji, poznawaniu osoby dla samego poznawania. Przyjaźń, wspólne śmianie się, płakanie, wspieranie się, przeżywanie różnych doświadczeń jest fundamentem długoterminowego związku. Samo lubienie się to za mało, żeby wytrzymać z człowiekiem całe życie. 2. Dziękuję. Mogłoby się wydawać, że najważniejszym słowem w związku jest kocham cię, ale to nie do końca prawda. Bardzo ważnym elementem jest docenienie drugiej osoby za wkładany wysiłek i inwestycje w relacje, a najlepszą formą docenienia jest dziękowanie. Nie chodzi o to, żeby dziękować raz na tydzień, chodzi o budowanie nawyku. Powiedzenie dziękuję, jak partner umyje stół w kuchni, jak zrobi pranie, herbatę, przyjdzie z pracy lub wyjdzie z psem. Nieważne co, ważne, żeby go docenić za to i powiedzieć po prostu dziękuję. Każdy chce się czuć doceniony, a nikt nie chce być w relacji, w której nie jest doceniony. 3. Rozwiązywanie problemów. W badaniu dotyczącym przemocy domowej były ciekawe wnioski. Wśród mężczyzn, którzy dopuszczają się przemocy domowej, można znaleźć takich o słabych umiejętnościach rozwiązywania problemów, przez co rozwiązywali problemy prymitywnymi sposobami, czyli argumentem siły i przemocy. Daje to dużo do myślenia, jeśli chodzi o wspólne życie. Na dynamikę związku wpływa umiejętność rozwiązywania problemów, jeśli chodzi o te duże problemy, jak i te małe. Jeśli partner posiada dobrze rozwiniętą tą umiejętność, to wszystkie kłótnie zostają zabite w zarodku. Przykładowo, taki problem jak wożenie dziecka do szkoły. Kobieta może być zła, że tylko ona to robi. To mąż z dobrze rozwiniętą umiejętnością będzie potrafił negocjować z żoną, czego oczekuje w zamian, czy tworzenie terminarza, gdzie będą się wymieniać w tym obowiązku. Głównym narzędziem rozwiązywania problemów jest komunikacja i dialog. Może słowo negocjacja dziwnie brzmi w tym kontekście, ale warto przedyskutować różne obowiązki i odpowiedzialności i dostosować do cech partnera. Każdy człowiek powinien pracować nad komunikacją i szukaniem rozwiązania przyczyny problemu, biegnąc i atakując problemy, a nie uciekając od nich. Ludzie o niskich umiejętnościach rozwiązywania problemów stosują często dwie główne strategie. Przemilczenie go, a jak możesz się domyślać, nie jest to najlepsze podejście, i właśnie argument władzy i znęcanie się fizyczne lub psychiczne, bo to najbardziej prymitywna forma przekonywania ludzi do swojej racji i dotyczy to kobiet jak i mężczyzn. 4. Wygląd. Na początku znajomości staramy się wypaść jak najlepiej. Zaczynamy o siebie bardziej dbać, kupujemy kosmetyki, trenujemy jakiś sport, zwracamy dużą uwagę na włosy lub garderobę. Z czasem, kiedy partner jest już w cudzysłowie zdobyty, ludzie odpuszczają, nie poświęcają tyle wysiłku i czasu na swój wygląd, przestają o siebie dbać, nie zmieniają garderoby, już ich celem nie jest podobanie się drugiej osobie, bo się przyzwyczaili. Jeśli uważasz, że twój wygląd nie wpływa na związek, to się mylisz. Nieważne, jakiej jesteś płci, wysyłasz w ten sposób sygnał, że ci nie zależy. Jeśli zmniejszysz swoją dbałość o higienę, to wystawiasz drugą osobę na ogromną próbę, której związek może nie przetrwać. 5. Nie zaniedbuj romantyczności. Na początku związku wszystkie doznania, nawet jak spojrzenia, są niesamowicie intensywne i wzbudzają burzę hormonów w mózgu. Niestety z czasem, jak związek trwa 3, 5, 10 lat, to te rzeczy z początku coraz bardziej zanikają, a doznania nie są tak intensywne. Nie chodzi o pisanie romantycznych wierszy, ale o małe, romantyczne rzeczy, którymi partnerzy się częstują. Masaż na koniec dnia, zorganizowanie czasu tylko we dwoje z dala od rodziny i obowiązków zawodowych, karteczka z miłym napisem pozostawiona na lodówce,
trzymanie się za ręce podczas spaceru, wspólne kąpiele lub uprawianie sportu. Romantyczne gesty są koniecznym elementem udanego związku. Te chwile są tak kluczowe, bo dają przyjemność, podniecenie, wzmacnianie miłości i więzi z partnerem. 6. Życie seksualne. Miłość to nie seks, ale życie seksualne jest bardzo ważnym aspektem, żeby związek przetrwał lata. Tak jak na początku związku łatwo o namiętność i intymność, tak z czasem te wartości zanikają i trzeba włożyć pracę, żeby utrzymać bliskość z partnerem. Seks jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb. Uwalnia oksytocynę, która odpowiada za uczucie przywiązania. Wyzwala potrzebę bliskości i silne przywiązanie. Pewnie dlatego jest nazywana hormonem miłości. Dlatego ludzie, którzy uprawiają przelotny seks, mogą z czasem się przywiązać emocjonalnie do partnera i nie mają na to zbytnio wpływu. Jeśli w związku zabraknie regularnego i ciekawego życia seksualnego, to przywiązanie będzie słabło, a inne osoby będą się wydawać coraz bardziej atrakcyjne. Ludzie ogólnie mają zniekształcone spojrzenie na związki przez romantyczne filmy czy piosenki. Nasza kultura uczy nas wzorca relacji, który nie ma nic wspólnego z tym, jak wygląda rzeczywistość, dlatego warto dotknąć mitów, w których żyją ludzie i się ich wystrzegać. Wystarczy raz spróbować związku jak bohaterowi filmów, żeby zorientować się, że to nie może się udać. Pierwszy mit. Połączenie dusz. Para rozumie się bez słów. Czyli filmy przekazują, że komunikacja jest zbędna, wręcz nieromantyczna i partner powinien wiedzieć, o co chodzi. Dlatego w momencie kłótni lub kryzysu para ma tak zwane ciche dni. Nie odzywa się do siebie, bo myśli, że to rozwiąże problem, że druga osoba się domyśli, o co chodzi. W momencie kryzysu para powinna rozmawiać 5 razy więcej, żeby wyjść na prostą. Coś takiego jak połączenie dusz nie istnieje, a im dłużej trwa związek, tym komunikacja staje się coraz bardziej ważna. Pomimo, że komunikacja nie wydaje się romantyczna, może być bolesna i niekomfortowa, to powinna być cały czas rozwijana, bo to jeden z najważniejszych składników związku. Miłość wszystko wybaczy. Akurat jest wręcz przeciwnie. Kropla drąży skałę. Uwaga na małe rzeczy. Nawet najbłahsza sprawa może nadszarpnąć lub zniszczyć związek, jeśli stanie się normą, która jednemu z partnerów będzie doskwierać. Oczekiwanie, że miłość wybaczy i będzie jak bokser, który wytrzyma tysiące ciosów, jest błędnym myśleniem. Szukanie drugiej połówki. Wiara w to, że jesteś niekompletny i istnieje tam ktoś, kto cię uzupełni, już sam widzisz, że to brzmi bardzo źle. Ludzie wierzą w to, że jeśli nie znajdą tego idealnego partnera, to są wybrakowani i go potrzebują, żeby stać się pełną wersją siebie. Prawda jest taka, że nie jesteś niekompletny. Pomimo, że mogło ci społeczeństwo nawmawiać takich rzeczy, tworzenie relacji nie polega na szukaniu drugiej połowy jabłka, tylko na szukaniu partnera do wspólnej wyprawy. Przykładowo, możesz udać się na wyprawę w góry. Sam też dasz radę, ale razem z kimś będzie łatwiej i przyjemniej. Myślenie o relacji jako dwóch połowach składających się na całość to gotowa recepta na związek pełen desperacji i zależności. Warto o tym pamiętać. Związki i seks jest naturalny. Jeśli uważasz, że budowanie związku jest czymś, co mamy wbudowane w genach, to nic bardziej mylnego. Budowanie relacji wymaga nauki, studiowania drugiej osoby, jak i siebie samego. Ta sama sytuacja będzie odbierana zupełnie inaczej dla ciebie i dla partnera, ponieważ jesteście dwoma osobnymi bytami. Trzeba znać dobrze drugą osobę, czego pragnie, co lubi, czego nie lubi, kiedy czuje się komfortowo, a kiedy nie, i tak dalej. Polecam film o językach miłości, który może otworzyć zupełnie nową perspektywę. Pokazać ci, że ludzie chcą być kochani i kochać w różne sposoby. Znajomość takich rzeczy nie jest naturalna. To nie jest coś, z czym się rodzimy. Związek długotrwały potrzebuje koniecznie pracy nad nim i studiowania siebie i drugiej osoby. Miłość zmieni partnera. Niestety, oczekiwanie zmiany jest niezwykle krzywdzące dla relacji. Oczywiście człowiek może się zmienić pod wpływem relacji, jednak wyłącznie wtedy, gdy sam tego chce. Niezależnie od tego, jak dobrze życzymy drugiej osobie, nie warto mieć nadziei, że wpłyniemy na jej zachowanie, bo rozczarowanie może się okazać bardzo bolesne. Jeśli partnerka lub partner jest agresywny lub lubi poimprezować, to liczenie na to, że nagle miłość odmieni ją lub jego o 180 stopni, będzie prowadziło tylko do frustracji życiowej i zakończenia związku. Żeby związek był szczęśliwy, trzeba poświęcić każdą wolną chwilę partnerowi. Rzeczywistość to niezwykle toksyczny mit.
Zaangażowanie w związku nie sprowadza się do ilości wspólnie spędzonych minut. Porzucanie tych rzeczy, które sprawiały nam przyjemność w pojedynkę w imię budowania szczęśliwego związku, jest bardzo ograniczające. Mamy szansę stworzyć udaną relację tylko wtedy, gdy spełniamy się jako jednostki i swobodnie dzielimy to szczęście z drugą osobą. Każdy z nas ma własne obowiązki, pasje i małe przyjemności. Warto o nie dbać, niezależnie od tego, czy jesteśmy w związku, czy nie. Mit siódmy. Wszystkie pary się kłócą i kłótnia jest potrzebna, bo oczyszcza atmosferę w związku. To nie kłótnia poprawia sytuację, a to, co z niej wyciągniemy. Sposób prowadzenia rozmowy, wzajemny szacunek, umiejętność słuchania. To wszystko jest niezwykle istotne, żeby ruszyć dalej po konflikcie. Kłótnia nie rozwiązuje problemu, ale wskazuje, co warto przegadać, gdy opadną emocje. Zbyt duże nagromadzenie się problemów może doprowadzić do rozpadu związku, dlatego komunikacja stanowi podstawę dbania o relacje. Mówienie, że nie ma miłości bez kłótni, jest usprawiedliwianiem braku porozumienia z partnerem. Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego problemy się nagromadziły. Jeśli para dobrze się ze sobą komunikuje, nigdy nie doprowadzi do sytuacji, w której będzie się trzeba odkopywać z problemów. Taka para likwiduje problemy w zarodku, a nie zamiata pod dywan, żeby tam sobie rosły i wybuchły w przyszłości. Podsumowanie odcinka. Jeśli ludzie nie dobiorą się odpowiednio, to żadne zasady nie zastąpią podobnych temperamentów, poglądów i sposobu patrzenia na świat. Ale jeśli jesteście z podobnej gliny, to ten materiał może Wam realnie pomóc, dlatego nie zapomnij wysłać partnerowi tego materiału. Jeśli uważasz odcinek za warty uwagi, to nie zapomnij ocenić i skomentować, żeby dotarł do większej liczby osób. Wpadnij na stronę niewiem.pl. Może będziesz zainteresowany merchem. Do usłyszenia w następnym odcinku.